Pasterskie słowo. Co roku w uroczystość objawienia Pańskiego Kościół odnosi nas do wydarzenia pokłonu, który mędrcy ze wschodu oddali Bożemu Dziecięciu w Betlejem. W centrum przekazu jest opis wydarzenia zawarty w Ewangelii świętego Mateusza. Jego bohaterami są ci, którym późniejsza tradycja nadała imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Uznano ich za królów najprawdopodobniej dlatego, że przyszli oddać pokłon, co prawda nowonarodzonemu królowi żydowskiemu, ale księgi mówiły o nim, że będzie królem nad królami, władcą królów ziemi. Stąd też bardzo rozpowszechniona nazwa dzisiejszej uroczystości Trzech Królów, Trzech Króli. Liczbę trzech wywnioskowano z darów, jakie złożono – złoto, kadzidło i mirę. Natomiast w mateuszowym opisie nie ma mowy ani o królach, ani o trzech. Dlatego Kościół daje do zrozumienia, że zasadniczą treścią dzisiejszej uroczystości jest łaska Bożego objawienia. Oto wymowne słowa, jakimi Kościół zwraca się do Boga. Boże, Ty w dniu dzisiejszym za przewodem gwiazdy objawiłeś jednorodzonego Syna swojego poganom. Spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już przez wiarę, zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego majestatu. W ten sposób Matka Kościół podpowiada, abyśmy swoją uwagę skupili na Bożym działaniu, objawieniu jednorodzonego Syna poganom, na wierze, która Boże objawienie czyni skutecznym, bo bez niej nie ma w człowieku poznania tego, co Bóg objawił, i na ostatecznym sensie przyjęcia Bożego objawienia z wiarą, którym jest oglądanie Bożego majestatu. I w tym zawiera się zasadnicze pouczenie dzisiejszej uroczystości. Łaska Bożego objawienia domaga się od nas kroczenia drogą wiary, byśmy mogli oglądać Boże oblicze, oglądać Boga twarzą w twarz. U początku drogi wiary jest dostrzeżenie Bożej łaskawości, owej gwiazdy, którą Bóg daje na drogę. Mędrcy zeznali przed Herodem: ujrzeliśmy gwiazdę króla żydowskiego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Zobaczyli gwiazdę betlejemską i to ich skutecznie zmotywowało do podjęcia trudnej drogi. I tego bardzo potrzeba w naszym życiu. Trzeba widzieć Jezusa, zobaczyć w Nim gwiazdę przewodnią naszego życia, sens życia ludzkiego. Bez tego trudno się wybrać w drogę, jeszcze trudniej wytrwać na drodze wiary. Bardzo ważnym momentem w kroczeniu drogą wiary jest też sięganie do świętych ksiąg Pisma Świętego. Zadanie dziś nie tak trudne, dlatego że Pismo Święte jest nam powszechnie dostępne. Dobrze jest jednak skorzystać z pomocy Kościoła, aby w subiektywnym interpretowaniu Bożego orędzia nie pobłądzić. Tym bardziej, że Kościół nie zachowuje się jak arcykapłani i uczeni ludu. Ci odczytali Pisma, ale w drogę do Betlejem się nie wybrali. Natomiast Kościół przez wieki pielgrzymuje drogą wiary i już rzesze wiernych zaprowadził do oglądania chwały Bożej w niebie. Kościół dobrze zna drogę do nieba i można się na nim oprzeć, bez lęku i obaw. Trzeba jednak ruszyć w drogę. Tego kroku nikt za nas nie może wykonać. Gdy się wyruszy i drogą wiary podąża, Pan pozwala nam doświadczać swej obecności, swej tajemnicy. Daje temu świadectwo święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu. Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. A mówi wyraźnie o tajemnicy Jezusa Chrystusa. Wtedy też na drodze wiary Bóg przemawia do nas, jak wówczas do mędrców. Oni posłuchali. Ewangelista przekazuje: a otrzymawszy we śnie nakaz,
żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. I stąd jeszcze jeden ważny dla nas wniosek. Na drodze wiary nie można lekceważyć Bożych wskazań, podpowiedzi. Wtedy, zapewnia Izajasz, zobaczyć i promienieć będziesz, zadrży i rozszerzy się twoje serce. Prorok apeluje też o postawę, którą dobrze wyraża hasło przeżywanego roku kościelnego – być solą ziemi. Chodzi o dawanie świadectwa wierze tym, którzy tkwią jeszcze w mrokach życia na tej ziemi, woła prorok. Powstań, świeć Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pana rozbłyska nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Taka jest właśnie sytuacja Kościoła i każdego z nas, każdego chrześcijanina. Żyjemy w świetle. Stąd naszym zadaniem jest być światłem dla świata. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.